Tutaj chcę jeszcze powiedzieć, że w tym roku na festiwalu jeszcze będzie jakby jedna odsłona spojrzenia na muzykę Chopina, na muzykę romantyczną. To będzie wieczór improwizacji, który będzie kończył festiwal 22 października. I tu wystąpią polscy artyści Marcin Zdunik i Aleksander Dębicz, którzy będą improwizowali na temat ballad Mickiewicza. To jest koncert też o tytule Ballady i romanse, gdzie no muzyka Chopina będzie też w niewiadomy jeszcze dla mnie sposób jakoś transformowana, przetwarzana, improwizowana. Także to jest też jeszcze inny odcień tego festiwalu, można powiedzieć. No, Aleksander Dębicz również jest kompozytorem, prawda? Więc na pewno to wszystko zostanie, że tak powiem, rozwinięte. I pytanie właśnie, czy z duchem czasu? Czy... Ja myślę, że to będzie z duchem czasu. To znaczy nie znam dokładnej, nie jest znana dokładna koncepcja artystów. Jest to pewna też, myślę, niespodzianka. Także tak z tego, co zrozumiałem i tak to jest zakładane, że to będą no, współczesne improwizacje. No to nie możemy się doczekać w takim razie. A jeszcze w takim razie nasuwa mi się jedno pytanie, bo ostatnia edycja ze względu na szalejącą pandemię odbywała się całkowicie w trybie zdalnym, prawda? Tak. To było na pewno wyzwanie dla organizatorów, no ale dzięki temu powstały nagrania. Nagrania wysokiej jakości, które no do dziś można przeglądać, można słuchać. A jak będzie z tą edycją? Rozumiem, że ona odbywa się na miejscu, ale czy również będzie rejestrowana? Czy to wszystko zostanie również? Oczywiście. Cały festiwal będzie zarejestrowany audio i wideo i będzie w odpowiednim momencie późniejszym w całości odtworzony, streamowany, można powiedzieć, w internecie. Także to będzie miało też absolutną swoją prezencję online, także cały ten festiwal będzie też dla Państwa dostępny. To bardzo się cieszymy, będziemy na pewno starali się być na bieżąco ze wszystkimi nagraniami. Czy może Pan jeszcze coś powiedzieć na temat programu festiwalu, czy a może jeszcze coś na temat tego miejsca dalej? Bo tak zakładam, że możemy mieć jakąś kolejną atrakcję. To znaczy tak, atrakcji jest dużo, bo są trzy koncerty w Muzeum Kunstgewerbe, tak jak już to jest tradycyjnie, gdzie pianiści, artyści będą grać zarówno na historycznych instrumentach, jak i na współczesnych. I tutaj mamy koncert pod tytułem Chopin i Bel Canto. Też odsłaniamy ten aspekt twórczości Chopina. I tutaj wystąpią Zuzanna Pietrzak, znana Państwu, z Wladą Szawińską, to jest ukraińska sopranistka. I one wykonają ten program na historycznym Steinwayu i współczesnym fortepianie Shigeru Kawai. Tam znajdą się pieśni Belliniego, pieśni Chopina. Ukrainka będzie śpiewać po polsku, po włosku i po francusku. Będą też opracowania utworów mazurków Chopina, opracowania Pauline Viardot. Następnie będzie koncert z niemieckim pianistą Jani Raczkiem von Arnimem, profesorem Uniwersytetu w Wiedniu, który wykona program zupełnie inny. Będzie to program, który ma tytuł Klasyka spotyka romantykę, można to tak przetłumaczyć na język polski. I on tu wykona utwory Beethovena, Schuberta na historycznym fortepianie Brodmana z 1815 roku, a następnie utwory Chopina i Lista znowu na Shigeru Kawai współczesnym. I trzeci koncert z Severinem von Eckersteinem, wybitnym niemieckim pianistą, który już rok temu występował u nas i on wykona program recitalu pod tytułem Od Klementiego do Sibeliusa. I tam będą również utwory Chopina. I tutaj będzie plejel chopinowski i współczesny Shigeru Kawai. Oprócz tego mamy dwa kursy mistrzowskie prowadzone w tym roku przez dwóch profesorów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Pani profesor Joanna Ławrynowicz-Just
i pan profesor Piotr Paleczny. To są kursy mistrzowskie, które będą dla studentów naszej Wyższej Szkoły Muzycznej tutaj w Hamburgu. Więc to w tej chwili mogę powiedzieć, że zaprezentowałem całą koncepcję tego festiwalu. Także no, zapraszamy do śledzenia w pewnym momencie po prostu online. A czy mógłbym jeszcze dowiedzieć się troszeczkę więcej na temat tych kursów mistrzowskich? Czy to są wykłady, że tak powiem, w zamkniętej formie też, czy może to również zostanie upublicznione, czy te wskazówki od tak doświadczonych przecież znakomitych artystów będą dostępne publicznie, czy to są tajne materiały? Nie, to oczywiście te kursy są otwarte dla publiczności. Każdy może przyjść, publiczność czy z uczelni, czy spoza uczelni, to jest wszystko ogłoszone, jest do tego pełna reklama. Także to tajniki sztuki chopinowskiej będą dalej przekazywane w sposób otwarty. Doskonale. No właśnie zawsze jestem pod wrażeniem, jak pan profesor jest w stanie prześledzić tę genealogię, prawda, chopinowskiej sztuki, które jak to przebiegało właśnie od mistrzów do uczniów na kolejne pokolenia. Rozumiem, że tutaj dalej to wszystko zostaje zachowane. Może takie prywatne pytanie, czy może pan zastanawiał się, żeby samemu wydać jakąś publikację może na ten temat, czy związaną może bardziej z Leszetyckim? No, taki plan był, oczywiście jest nadal, zwłaszcza z Leszetyckim, bo brak na przykład w Polsce publikacji na temat jego pedagogiki, natomiast jest niesamowicie wiele źródeł obcojęzycznych, relacji jego uczniów, które są po prostu w różnych, jakby nie są w jakimś jednej publikacji zebrane. I to byłaby bardzo wartościowa praca. Mam nadzieję, że kiedyś tego dokonam. To jest gigantyczne przedsięwzięcie i to po prostu wymaga niesamowitego poświęcenia i czasu. Także no, ten temat oczywiście bardzo nadal mnie interesuje i jest obecny. Rozumiem. Może w takim razie jeszcze by pan chciałby jakieś ostatnie, czy może słowa zaproszenia, czy pozdrowienia dla słuchaczy, jakieś jeszcze ostatnie uwagi? Chciałbym jeszcze raz serdecznie zaprosić do śledzenia naszych też mediów społecznościowych, profili na Facebooku, Instagramie, YouTubie, gdzie relacjonujemy cały czas na bieżąco i przygotowania do festiwalu, do czwartego festiwalu chopinowskiego w Hamburgu, jak i same te wydarzenia. I tak jak powiedziałem, no, całość wydarzeń będzie opublikowana online i będzie można obejrzeć właśnie ten spektakl o Fryderyku i jego uczennicy Fryderyce. Także to bardzo zachęcam, bo rzeczywiście jest to niesamowicie odkrywcze zobaczenie, poznanie tych listów, jakie tam były relacje, jaki był dialog między Fryderyką, uczennicą Chopina i Chopinem. Także nie chcę na razie za dużo mówić, zdradzać. W pewnym momencie będzie można to obejrzeć. Dobrze, to no wszyscy czekamy, trzymamy kciuki, życzymy powodzenia. I do zobaczenia w przyszłości. Do zobaczenia. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję.